Teraz jesteśmy Fredem i Velmą. Swoją drogą nie pamiętam za kija, co się stało z Daphne. Ale jest tu jeden taki, taka jedna rzecz, którą chcę wam pokazać, dzięki której uważam, że ta gra jest po prostu... O, on ma jakieś bomby. No, po prostu świetna. A mianowicie... Czekaj, czy mi się uda? O! Tak, gra dla dzieci od 7 lat, w której Fred może sobie przywalić Velmie w nos. Tak po prostu, op. Albo z kopa, tylko trzeba trafić, albo w brzuch, o, po prostu można ją, o. O, nawalać, ile dusza wlezie, jak ktoś jej nie lubi, to proszę bardzo. Znaczy, ona też może mu przywalić, ale jednak mimo wszystko facet bijący dziewczynę, to jeszcze w okularach, to już po prostu jakaś całkowicie patologia. W takich ciemnościach nigdy nie znajdziemy Anny. Wydaje mi się, że tam jest szopa z generatorem. I trzeba chyba przesunąć to. Znaczy na pewno trzeba to przesunąć. Co to jest w ogóle? Dynia wygląda, jak siedziała na ziemi. O, i znowu. Mogę tam iść w ogóle? Czekaj tylko co... A, to jest płot. Mówię, nie widziałam, co mi przeszkadza. No, jakbym dwa razy skoczyła, to bym się przedostała górą, ale oczywiście nie. Okej, okay, enter. I mogę przesunąć. A, teraz muszę chyba przeskoczyć tędy? No. Swoją drogą Fred też zbiera Scooby chłopki. Widocznie lubi. Te skrzynki chyba nie nadają się do bicia. No dobra, idziemy do generatora. Jejciu, ale wielki przełącznik! Spróbuj go przełączyć, Fred! Przełącznik wielki, który trzeba przełączyć. Nie domyśliłabym się. No dobra. Naładowaliśmy akumulator. Czy coś tu jest? To wygląda, jakby coś było w tej szafce. Wow. Udało mi się na nią wskoczyć. Dobra, idziemy tam. Dalej. A, tędy oczywiście nie wyjdę. Mogę to posunąć kawałek dalej, czy nie bardzo? Bo przydałoby mi się jeszcze, wiecie. Nie. Stąd ała przeskoczy przez płot? Nie, to chyba nie mam nawet wszystkiego. A, dobra, drzwi się otworzyły. Jeśli włączymy te reflektory, będziemy widzieć o wiele lepiej. Może to urządzenie pozwoli mi je włączyć. Dobra, dajcie mi Velmę wtedy. A teraz ona mu odda. O, ha, 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 oberwał książką. To zabicie kobiet, tylko że muszę w ciebie trafić. Ktoś się nie chce na linii strzału ustawić. Ach, głupie książki. Dobra. Uruchamiamy reflektory i nikt się w ogóle nie zorientuje, nie? Mógłbyś się trochę posunąć? Aha, czyli mam według... No, dobra, na szczęście to nie było jakieś szczególnie skomplikowane. O, to jest śmietnik. Nawet go nie zauważyłam. Gdzieś tu jeszcze jakiś śmietnik? Jakieś skupy chrupki? Coś? Nic? Tu są dużo bardziej oszczędni w Scooby chrupkach. No ale trudno. No. Patrz, Velmo, wskazówki. Jejciu, strasznie ich dużo. Potrzebujemy wszystkich, żeby uzyskać wskazówkę. Dobra, mamy jeden puzzle. Aha, czyli te póki co nie są ukryte, dobra. Okej, dobra, mam teatralną. A, czyli to jest po prostu nasze pudełko na... Boż... Na... Wskazówki.
Kurde, zgłoś się. Słyszysz mnie? To prawda. Cześć, Velmo. Chłopcy znaleźli Annę i prawdopodobnie mamy tu upiora. To brzmi jak kolejna zagadka. Super. Mamy upiora, który zgubił rękawiczkę. Wypatrujcie wskazówek. Spotkamy się, kiedy jedno z nas znajdzie wejście do szkoły. Dobrze. Daphne bez odbioru. Czyli Daphne gdzieś tam jest. Okej. Hej, dzieciaki! Trener Hayes, Fred Jones. Pamiętam cię z meczu między naszymi szkołami. Fred Jones, słynny rozgrywający. Twoje wspaniałe podanie przypieczętowało naszą przegraną, synu. Przykro mi, proszę pana, ale dziękuję. Zjawisz się na święcie sportu w ten weekend? W ten weekend? Ale w ten weekend jest konkurs talentów. Tak się wydaje, pani Hilken. Słucham? Pani Hilken, nauczycielce dramatu. Cóż, zastanów się. Jak mogą oczekiwać, że wygrają konkurs talentów, skoro nie potrafią dokończyć próby generalnej? Tak, trudno to zrobić, kiedy szaleje ten upiór. I dobrze. Mój najlepszy gracz występuje w tym przedstawieniu. Kuzynka naszej przyjaciółki też tam występuje, więc musimy im pomóc pozbyć się upiora. W takim razie mam dla was radę. Spytajcie panią Hilken, gdzie była, gdy pojawiał się upiór. Zdaje się, że ktoś ma do nas pretensje. I nie, w ogóle nie było podejrzane zachowanie trenera, nie? W ogóle nie zrobili go podejrzane, o matko. Dobra, chyba nie będzie tak źle, nie są tacy trudni do pokonania. Ale byłoby lepiej, gdyby mi Fred nie właził w pole strzału. Znaczy w linię strzału. Jezu, ile ich leci? W ogóle skąd je wziął ten upiór? Tyle osób przebranych za szkielety. Jezu, jeszcze więcej! Wszystko? Wszystko. Dobra. Patrz, tam na dachu. Co to jest? Nie było źle. Nie wiem. Sprawdźmy to. Idziemy na dach sprawdzić, co tam jest. Ej, nie zdążyłam zebrać, tam były śmietniki. Hej, zaczekajcie na mnie. Mogę przejść po tej belce. Okej, czyli teraz gramy... Daphne. Wow, co ona może zrobić? Co ma nacisnąć? No szczerze, to jakoś jakoś... Spacja. Oh. Chyba troszeczkę mi nie wyszło. Mogę się na nich obracać jakoś, czy coś? Aha. Czemu nie mogę wcześniej tu przejść? Teraz przechodzi normalnie, nie wiem. Okej. Okay. Jestem tu. Jest kudłaty, polaz sobie. No dobra. Aha, ona kopie. Okej. Okay. Super! Zawsze chciałam być pilotem. Super, Scooby! Czy my możemy jakoś się dostać? Aha, możemy po li... albo po róże, albo się dostać wentylacyjnym szybem. O, znowu walka. Uciekać! Co? Scooby-Doo, myślałam, że jesteś odważny. Nie wiem, co mają serduszka do odwagi, ale... Scooby, no nawalaj tą kiełbachą. Dobra, nie było tak trudno. Myślałam, że będzie gorzej. Bo Scooby to tchórz.
A, fontanna odwagi, wiecie, to, to brzmi zabawnie. Ej, ona jest bez dna? Uuu, fajnie. Gdzie my tu jeszcze coś mamy do rozwalenia? O Jezu, wszystkie szafki. Ej, jeszcze kościotrup w pełni. Ja tam poradzę sobie sama. Scooby, tylko po prostu trzymaj się na uboczu i nie przeszkadzaj. Ile będzie wyłazić z tej głupiej klasy? Myślałam, że więcej będzie. Dobra. A patrzcie, nawet nie straciłam punktów odwagi. Scooby chrupki dla mojego przyjaciela Scoobiego. Pa, pa! O, idziemy sobie dalej, demolujemy szkołę, bo w sumie... Kto poukrywał wszędzie w szkole, nawet wmontował krzesła z Scooby krótkie? Czy czemu ja w ogóle szukam logiki w grze dla dzieci? Jest to w sumie całkiem przyjemne, to takie nawalanie w to wszystko, żeby jak najwięcej tego uzbierać. Też dostanie. A w ogóle gdzie jest kudłaty? Polas gdzieś zostawił nas w tym. Okej, tam widzę emblemat. Czekaj, czy możemy... Au, rozwalić szafkę. Oczywiście, że możemy. Gdzie są te kościotrupy? No. Powiedziałam tylko nie w twarz. O nie, póki co to tylko ty walisz Scoobiemu w twarz, a nie nikt... Tobie, znaczy nikt tobie nie daje w twarz, tylko ty komuś. Powiem wam szczerze, że nie do końca wiem... O Jezu, do czego są te konki po boku, jak na przykład teraz jest serduszko, czy serduszko, jest lusterko. Fajny cios w sumie. Podoba mi się, tylko trzeba w nim dobrze trafić. Powiedziałam tylko nie smacz. Dobra. Jeszcze tutaj chcę te trzy szafki. O. Bo wiadomo, jest od razu szybciej, kiedy ja takim ciosem przywalę w te szafki. O, idealnie. Au! Znaczy, mogłam się tego spodziewać w sumie. Bo to jednak prąd, woda i te sprawy. Okej, okay, czyli muszę skakać po tych... Au! Coś mi chyba nie do końca wyszło, ale się nie zabiłam. Scooby, czy mógłbyś skakać tak jak ja? O Jezu, znowu ci świecący goście. Dalej skacz, bo to jest dobry cios na tyle wrogów. O. Dobra, ale i tak tradycyjny kop jest dużo bardziej skuteczny. I tu jest jeszcze jeden. O. Idealnie. Wyjdę za chwilę, bo chciałam jeszcze tutaj poniszczyć, co się da. Coś niedużo jest tych fontan z odwagą, więc nie mam co się martwić, że mi jej zbraknie. Okej. Okay. Więcej nie mogę... Nie. Dobra, tylko raz. Się tylko upewniam. Okej, okay. Co jest u góry? Więcej Scooby chrupek. W sumie przydałoby się trochę więcej zegarek. I mam tylko nadzieję, że ta strasznie subtelna sugestia, że trener jest upiorem, okaże się nieprawdziwa. Trochę to by było bez sensu.
Gdzie jesteś, Scooby, i co robisz? No, ci się ustawi właśnie przy drzwiach i wiecie, jak one się otwierają, to im nawalać. Tak, gdy w każdej grze gra była taka... walka była taka prościutka. Dobra. Myślę, że zbliżamy się już mniej więcej do... A co jej się tak nagle na mówienie zebrało? Jakoś wcześniej nie odzywała się tyle. A, o, dobra, miałam przewalić szkieleta, a przewaliłam z Scoobiemu. Zdarza się. Scooby, chrupki dla mojego przyjaciela Scoobiego. Tutaj nie. Muszę iść do kibla. Damsko-męski. Mam koedukacyjne prysznice. Ja. Teraz będę mogła kupić kostium Fred Piłkarz. Osobiście czekam na jakiś ciekawy strój dla Scoobiego. Dobra, jeszcze tylko ławeczki. Prysznice, które... z których lecą Scooby chrupki, tak. Dobra, i jeszcze może te dwie ławki. No, co ty? Dobra, wszystko? Dobra, stąd wyskakują tylko te od odwagą. A tu jeszcze trochę zostało. Okej, idziemy dalej. No nie. Ciach. Dafne, mimo że zwykle za nią nie przepadam, też mi się wyjątkowo dobrze gra. Póki co. Póki co gra mi się najlepiej nią i właśnie Scoobim. Choć Bell mam fajne rzucenie książkami. A, jeszcze wiedźma. Druga. Pozbędziemy się tych wiedźm ze schodów. Dobra, czyli trzeba trochę powalczyć. No dobra, już to mówię. Czekajcie, może trochę odwagi zbiorę, bo mi jakoś tak spada. Dobra, atakujmy wiedźmy, tylko one tylko co pewien czas siadają. O, można je strącić. Dobra, jest dobrze, jak podskoczę i walnę. Jedna nie żyje, okej. Musimy 6 zabić. Gdzie one są jeszcze? Chyba na dole się gdzieś ukrywają. Jop. Właściwie to chciałam... Scooby, weź tam... Ach, mógłbyś się nimi zająć. Chciałam ten emblemat, bo nie jestem pewna, czy jak nie pokonam tych wiedźm, to oni po prostu nie wejdą i wtedy nie będę miała okazji już tego emblematu zabrać. Jeszcze tu krzesełka. I... dawaj wiedźmę, Scooby. Mogę podskoczyć i walnąć, tylko to nie jest zbyt precyzyjne. Dobrze, że Scooby nie ma życia, wiecie, bo... A my mamy w ogóle jakieś życie... Aha, dobra, my nie mamy życia, tylko mamy te punkty odwagi, okej. Okay. Rozumiem, co chodzi. Spaliłam ją z tej miotły, no dalej. Ej, nie mogę coś w nie trafić. Chodź tu. Najpierw się tą, która póki co jest na ziemi, zająć. Okej, okay, dobra, udało mi się ją ładnie od góry czasnąć. Dobra, jeszcze 4. Gdzie
gdzie ona jest? O Jezu, ciężko się w nie trafia. Chodź tu. Okej, dobra, przyszły nowe. No, chodźcie tu. No nie mogę w niej trafić znowu. Wow, trafiłam w wiedźmę całkowicie przez przypadek. Po prostu spadłam na nią z góry. Gdzie jest ta? Okej, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, chodź tu. Gini. Okej, cóż za brutalna gra. Ona zjechała po poręczy, czy mi w ogóle na mnie to wygląda, jakby zjechała po poręczy? Chodź tu. Okej, Scooby, nawalamy ją! Dobra, wszystkie. Hej, świetnie się spisaliście. Chodź, Scoob, musimy znaleźć te wskazówki. 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 Jasne, wskazówki. Oczywiście, kudłaty. Mam tu jakiś licznik. Aha, czyli ile zdobyłam, tak? Wskazówka. Kostium i trofeum. Okej. Okay. Nie zdobyłam wszystkich Scooby chrupek, ale ich jeszcze tam pewnie trochę było. Czyli ten poziom mamy już zaliczony. Czyli jeżeli teraz zrobię escape, tak? To będę mogła wydać swoje Scooby chrupki. Co my tu mamy? O Jezu, drogie te stroje w sumie. Trofea. Klamoty drżą przed to. Super, jestem niszczycielem klamotów. Niezwykle chyba zaszczytny tytuł. Dobra. A więc, moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że mimo, że jest to gra dla dzieci i wiadomo, nie jest jakaś szczególnie skomplikowana, że Let's Play wam się podobał. Trochę już wyszło z sprawy, wiadomo, bo jednak długa przerwa była. Ale postaram się w miarę szybko zrobić następną część. A teraz, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Pa!